wyszukiwanie połączeń kolejowych oraz zakup biletu. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy skrót Polskich Kolei Państwowych PKP. Wybieramy stronę powitalną oraz strefę pasażera. W wyszukiwarce połączeń kolejowych wpisujemy stację początkową Pszczyna, stację końcową Kraków. Ustalamy termin naszej podróży oraz godzinę rozpoczęcia. 7:00 rano. W otrzymanych połączeniach widnieją 2 przesiadki bądź 1 przesiadka. Spróbujemy, zmieniając kryteria wyszukiwania, dowiedzieć się, czy istnieje połączenie bezpośrednie. Niestety nie ma takiego połączenia, w związku z tym, zmieniając kryteria i wybierając opcje zaawansowane, zapewniamy sobie 30-minutowy czas na przesiadkę. Z otrzymanych propozycji wybieram propozycję pierwszą, dlatego że cały dzień chcę przeznaczyć na zwiedzanie Krakowa. I otrzymuję szczegóły naszej podróży. Pierwszy etap to podróż z Pszczyny do Katowic kolejami śląskimi. Tutaj należy bilet zakupić w kasie biletowej bądź też u konduktora. Natomiast etap drugi, etap z Katowic do Krakowa, jest to etap, w którym mogę zakupić bilet online. Zanim tego dokonam, jeszcze zorientuję się, jak dokładnie moja trasa podróży przebiega. Czyli mogę zobaczyć pełną trasę. Szukam Pszczyny. Jest. Do Katowic. Oraz szukam Katowic i Krakowa. Zwracam uwagę, że w tych szczegółach zawarty jest peron i tor, czyli przesiadka w Katowicach będzie polegała na udanie się na peron 3, odjazd pociągu z toru 4. Stacje pośrednie naszej podróży, czyli skrótowy zapis wszystkich etapów podróży, to jest Pszczyna, Katowice, czyli bardzo zwięzły obraz etapu pierwszego. Wysiadam na peronie 4, a następnie udaję się na peron 3 w Katowicach i wysiadam na peronie 5 w Krakowie. Mogę wyeksportować te dane do pliku PDF, a następnie je wydrukować. Kolejnym etapem jest zakup biletu. Zakup biletu możliwy jest na 30 dni przed podróżą. Wybieram interesujące mnie połączenie i zwracam uwagę na cenę biletu w klasie pierwszej oraz w klasie drugiej. Ustalam szczegóły mojej podróży. Standardowo liczba osób według taryfy normalnej to jest jedna osoba, natomiast w naszym przypadku to będzie 0. Rodzaj ulgi rezerwacji i wybieram spośród ulg ulgę dostosowaną do mnie. Wybieram klasę pierwszą. Mogę oczywiście wybrać podróż w klasie drugiej. Rodzaj miejsca. Wagon z przedziałami. Wybieram okno. Jeżeli to jest dla mnie bilet, dla osoby, dla pasażera, to jest zamów bilet na przewóz. Natomiast jeżeli mam nadbagaż, mam zwierzę, no to muszę również zakupić bilet dla psa, bądź też bilet na dodatkowy bagaż. Kupuję bilet dla siebie, w związku z tym zamawiam bilet na przewóz, wybieram opcję dalej. Wpisuję imię i nazwisko, czyli podaję dane podróżującego, czyli osoby, która odbędzie podróż. Klasa pierwsza, cena 22,40 zł. Wybieram i w momencie, kiedy mam już konto, to się loguję, natomiast jeżeli konta nie posiadam, to mogę założyć konto lub zakupić bilet bez rejestracji. Ja pokażę opcję z logowaniem. Otrzymuję informacje na temat podróży, na temat czasu podróży, na temat liczby zarezerwowanych miejsc, na temat należności. Mam możliwość nabycia biletu powrotnego. Mogę również poprosić o wystawienie faktury VAT. Następnie decyduję się na wybór metody płatności. Jeżeli będzie to płatność przelewem, w momencie wybrania kupuję i płacę, otrzymuję bilet i informacje o tym bilecie na moje konto pocztowe. Natomiast ja takiej podróży w wybranym terminie odbywać nie będę, w związku z tym na tym kończę moją prezentację.